tu muszę sobie porządek zrobić. Poczekaj chwilę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich zebranych na wieczorze modlitewno-muzycznym wokół krzyża. Chciałam pokrótce przedstawić krótką historię każdego z chórów, który dzisiaj wystąpi. Będą ich trzy. Pierwszy będzie to chór Appassionato, drugi kaszubski regionalny chór Morzanie i my, chór Laudate Dominum. Może parę słów na temat pierwszego chóru. Chór Appassionato powstał w marcu 2012 roku. Dyrygentką od początku działalności zespołu jest Joanna Kurek, absolwentka Wydziału Teorii i Kompozycji Akademii Muzycznej w Gdańsku, pedagog Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Wejherowie. Pierwszy oficjalny występ wówczas jeszcze 9-osobowego zespołu żeńskiego miał miejsce w listopadzie 2012 roku podczas Dni Kultury gminy Gniewino. Działalność Appassionato to przede wszystkim występy na terenie gminy Gniewino i powiatu wejherowskiego. Między innymi Festiwal Pieśni Maryjnej w Rumi, Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego, czwarty Festiwal Kultury Białoruskiej. W 2017 roku chór wziął udział w 8. Venezia Music Festival. W listopadzie 2021 roku wspólnie z chórami Cantores Wejherowienses i Music Everywhere oraz Polską Filharmonią Sopot Appassionato wystąpił w koncercie poświęconym kardynałowi Wyszyńskiemu Bach, Mozart, In Memorium. Appassionato niejednokrotnie podejmował zmagania konkursowe, które zaowocowały osiągnięciami. Były to brązowe pasmo na 3. Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Maryjnej Ave Maria w Chojnicach w 2014 roku. 3. miejsce w kategorii chórów świeckich na 1. Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej Pater Noster w Strzepczu w 2015 roku. Srebrne pasmo na 11. Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Chełmnie w 2016 roku. Dyplom specjalny na 12. Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Szemudzie w roku 2018. Brązowe pasmo na 8. Ogólnopolskim Konkursie Ars Liturgica w Gnieźnie. Złote pasmo na 10. jubileuszowym turnieju chórów w Chełmnie oraz wyróżnienie na 5. Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej Pater Noster w Strzepczu w roku 2019. Wczoraj również chór brał udział w konkursie w Kielnie razem z nami. Drugim chórem, który dzisiaj wystąpi, jest kaszubski regionalny chór Morzanie w Dębogórza. Został założony 22 marca 2001 roku. Podstawowym celem zespołu jest promowanie i upowszechnianie kaszubskiej kultury muzycznej. W przeciągu 20 lat chór uczestniczył w ponad 600 koncertach w kraju i za granicą. Zdobywał wiele cennych nagród oraz wyróżnień, między innymi Nagrodę Bursztynowego Mieczyka przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pasję i zaangażowanie w promocję kultury muzycznej Kaszub. Oprócz działalności artystycznej, zespół jest również pomysłodawcą i organizatorem imprez kulturalnych organizowanych na terenie gminy Kosakowo. Spotkania churalne, festiwal kolęd kaszubskich i pieśni adwentowej, a także spotkanie z kolędą. Od września 2016 roku kierownikiem artystycznym chóru jest dr Paweł Nodzak, absolwent Gdańskiej Akademii Muzycznej imieniem Stanisława Moniuszki.
Ukończył dwie specjalności – dyrygentura chóralna oraz śpiew solowy. Obecnie pracownik biblioteki tej uczelni. Zdobyte nagrody i wyróżnienia tegoż chóru. Grand Prix, pierwszy festiwal muzyki chóralnej Spotkajmy się nad Radunią w Pruszczu Gdańskim w 2017 roku. Pierwsze miejsce w kategorii chórów kameralnych na drugim ogólnopolskim festiwalu chóralnym 50+, Wejherowo 2018. Drugie miejsce w kategorii chórów mieszanych, czwarte międzynarodowe zmagania seniorów Szczecin 2018. Pierwsze miejsce na przeglądzie pieśni o morzu Jantarowy But, Kosakowo 2021. I srebrny dyplom, międzynarodowy festiwal chóralny Mundus Cantat w Sopocie w 2021 roku. I trzeci chór to my, chór parafialny Laudate Dominum, który rozpoczął swoją działalność 19 września 2012 roku. W tym roku będziemy obchodzić swoje 10-lecie istnienia. Jesteśmy amatorskim zespołem, który tworzą ludzie z różnych środowisk. Głównym celem zespołu jest upiększanie uroczystości kościelnych w parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski oraz organizacja wydarzeń muzycznych takich jak Muzyczna Jesień u Stóp Królowej Polski, Parafialny Wieczór Kolęd czy Wielkopostny Wieczór Muzyczny wokół Krzyża, którego drugą edycję właśnie rozpoczynamy. Zespół bierze udział w koncertach chóralnych na terenie miasta i powiatu wejherowskiego, a także śpiewa podczas mszy świętych i koncertuje w różnych parafiach archidiecezji gdańskiej i diecezji pelplińskiej. Od 2016 roku chór bierze udział w międzynarodowych, ogólnopolskich i lokalnych konkursach chóralnych, podczas których zdobywa różne wyróżnienia i nagrody. Oto kilka z nich. We wrześniu 2019 roku uczestniczyliśmy w konkursie chóralnym w Czersku i zdobyliśmy Złote Pasmo, wyróżnienie za najlepsze wykonanie pieśni religijnej oraz Grand Prix festiwalu. W październiku 2019 roku wzięliśmy udział w 11. turnieju chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni i tam również zdobyliśmy Złote Pasmo. 24 października 2020 roku braliśmy udział w 32. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej imieniem księdza Stanisława Ormińskiego w Rumi i zdobyliśmy srebrny dyplom oraz puchar prezesa oddziału Gdańskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za troskę o piękno muzyki liturgicznej. Trzykrotnie chór uczestniczył w Festiwalu Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowej w Kosakowie i tam zdobyliśmy złoty dyplom, pierwsze miejsce w festiwalu w latach 2018, 2020 i 2021. Wyróżnienie za najlepsze wykonanie kolędy kaszubskiej w roku 2018. Wyróżnienie za najlepsze wykonanie pieśni adwentowej w 2021 oraz wyróżnienie dla najlepszego dyrygenta festiwalu w latach 2018 i 2021. Wczoraj podczas 14. Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Kielnie wyśpiewaliśmy Srebrne Pasmo. Otrzymaliśmy nagrodę za propagowanie muzyki sakralnej oraz podziękowanie za oprawę muzyczną mszy świętej na zakończenie festiwalu. Założycielem i dyrygentem chóru jest Wiesław Szyszer, organista parafialny Świętszej Marii Panny Królowej Polski w Wejherowie, aranżer i kompozytor wielu opracowań chóralnych i organowych do pieśni kościelnych, laureat konkursów kompozytorskich organizowanych z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Nieskromnie dodał, że wczoraj również otrzymał wyróżnienie
tym konkursie po raz kolejny, po raz czwarty. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zebraliśmy się w naszym wejherowskim wieczorniku, aby nieco wyciszyć się i zasłuchać w piękno prezentowanych treści. Towarzyszyć nam będą teksty Ewangelii według świętego Mateusza. Wysłuchajmy zatem pierwszego fragmentu. Sceny Jezusa przed Piłatem oraz odrzucenia Jezusa przez swój naród. Jezusa stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał mu pytanie: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: tak, ja nim jestem. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy zapytał go Piłat: nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił. A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, zapytał ich Piłat: którego chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli: Barabasza. Rzekł do nich Piłat: cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: na krzyż z nim. Namiestnik odpowiedział: cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: na krzyż z nim. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz. A cały lud zawołał: krew jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im Barabasza,
a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Do stopni ołtarza zapraszam chór Apasjonato z Gniewina, a w wykonaniu chóru usłyszymy: Już się zmierzcha Wacława z Szamotu, Żołdasz Jezusów Władysława z Gielniowa, Stabat Mater Zoldana Kodajego, Adoramus te Christe Quirino Gaspariniego. Dyryguje pani Joanna Kurek.
W drugim fragmencie Ewangelii według świętego Mateusza zatrzymujemy się nad tekstem Król Wyśmiany. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Oplótrzy wieniec ściernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: Witaj, Królu Żydowski. Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie. Do ołtarza zbliża się chór Kaszubski Morzanie, a w wykonaniu chóru usłyszymy Adorotę Damiana Mocnika, Na krzyżu Stanisław Kwiatkowski, Jezesu bycze na mnie Filipa Cieszyńskiego oraz Kantyk Mojżesza w opracowaniu Jana Gałuszki. Dyryguje Paweł Nodzek.
Ostatnie nasze pochylenie się nad Słowem Boga. Jezus na Golgocie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejscem czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc tam, go pilnowali. A nad głową jego umieścili napis z podaniem jego winy. To jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go i potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani z uczonymi w piśmie, starszymi szydząc, powtarzali: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela? Niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu. Niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. Tak samo lżyli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani, to znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić. Lecz inni mówili: Poczekaj, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli oni do miasta świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: Prawdziwie, ten był Synem Bożym. Ostatnią prezentacją dzisiejszego wieczoru będzie prezentacja chóru Laudate Dominum, który zapraszam na stopnie ołtarza. A w wykonaniu chóru usłyszymy Per crucem tuam, tekst i muzyka Piotr Pałka. Na krzyżu zawisł Bóg. Tekst i opracowanie Stanisław Kwiatkowski, muzyka Jan Sebastian Bach. Testament z krzyża. Ewangelia według świętego Jana, muzyka Wiesław Tyszer. Odszedł pasterz od nas. Tekst i muzyka ksiądz Wojciech Lewkowicz. Opracowanie chóralne również moje. I Stabat Mater w opracowaniu Zoltana Kodaja.
Zakończmy to nasze spotkanie modlitwą. Czas, w którym żyjemy, jest czasem, kiedy może właśnie ta refleksja nad przemijaniem, śmiercią w kontekście naszej wiary daje nam nadzieję, że nawet wtedy, kiedy dzieją się w świecie rzeczy złe, zawsze jest to światło nadziei. Dlatego pomódlmy się w intencji pokoju na świecie, w Ukrainie, ale także w pokoju w naszych sercach i w naszej ojczyźnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie nasz Boże, udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, który oddał własne życie za zbawienie świata, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju z Chrystusem. Ale zanim jeszcze pójdziecie, to jeszcze chcielibyśmy wręczyć takie podziękowania i pamiątkowe dyplomy z okazji dzisiejszego naszego spotkania. Także zapraszam wszystkich wykonawców, chór Appassionato oraz chór Morzanie na stopnie ołtarza. Laudatów poproszę troszkę wyżej. Bardzo, bardzo dziękuję za to, że byliście. Że przyjęliście to nasze zaproszenie i było naprawdę bardzo miło Was posłuchać.